Admiros, w końcu dotarliśmy do Caravan Town i Uga, dzisiaj Buga. Zwiedzimy nową lokację. Po raz pierwszy, także nie będziemy w końcu speedrunowali. Nie wiemy w sumie, co tam jest. Ale... Ja wiem, co tam jest. Co tam jest? Coś złego się wydarzyło i będziemy musieli rozwikłać zagadkę. Tak więc zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem. I wbijajcie na kanał Admirosa, link jest w opisie. Gramy tam w Cupheada, moją nową ulubioną grę. Kiedy, Admiros, nagrywamy kolejnego Cupheada? Po powrocie z moich wakacji. Okej, okay. no to za jakiś miesiąc będzie kolejny odcinek dopiero. I idealnie dobiliśmy tutaj do tego, do, wiesz, znaleźliśmy ląd, że tak powiem. Aha. Myślałem, że będzie problem. Rozbudowane. No. Zarzucam kotwicę. Gdzie to? Ty, gdzie się... A, tu jest zarzucenie kotwicy. No, zarzucasz tym. I słuchaj, czy masz wszystko przygotowane? Czy masz łuk? Ledwo co się trzyma, ale jest. Okej. Okay. O! Ty! Co ptak! Jest? Ptak! Jest, mówiłem, się przestraszyłem. Jumpscare. No, wiecie, bym odwrócony tutaj na spokojnie sobie, a ten pieprzony ptak mnie zaatakował. Dobra, Admiros, wychodzimy na ląd, tylko nie, czekaj, czy masz wodę i jedzenie? To są dwie rzeczy. Mam wodę i jedzenie, ale mam łuk i dzidę. Uważaj, on tu bije. Gdzie on? Ja go nawet nie widzę, to jest najgorsze. Ja ci powiem, że... No tam jest. A tam jest, dobra, tam, dobra, tam. Widzę go. Dobra, chodź, po prostu ignorujmy No. I widzowie, oczywiście zapraszam też na Kinguin z kodem Flotar 5%, wszystko taniej trwa giveaway, więc zalecam się z nim zapoznać. Link jest w opisie i zostawcie oczywiście lajka, jeżeli seria z Drafta wam się podoba i nie możecie się doczekać serii z Ark Survival Evolved, która startuje właśnie po tej serii i którą, no, coś tam robimy. Tutaj. Czekaj, już, notatka. O, pierwsza notatka, dobra. Jaki rower fajny. No uważaj. Alfa, to jest rower? To jest jakaś pompa podłączona, zobacz. Tak, widzisz? Tak, bo to jest właśnie... Tak. No, i ta rura idzie gdzieś tam w dół. Mhm. Za pomocą roweru. Tak, oni stworzyli tutaj kostium do nurkowania. A, znaczy nie, tam dostarczali tlen. Tak było w tej notatce napisane. Że tym rowerem dostarczali tlen. Czekaj. Ja przeczytałem tą notatkę. A, okej. Okay. Na początku. Oni stworzyli tutaj rower, który dostarczał tlen i tam ktoś nurkował właśnie. To taki wynalazek. Czyli nie wiem, moglibyśmy zobaczyć w sumie, dokąd ta rura biegnie. Tylko oczywiście, to jest klasycznie. Czekaj, Admiros, ja muszę sprawdzić... Jest noc. Tak. Ja muszę sprawdzić jedną rzecz. Czy możemy stworzyć hamak? Bo hamak... To jest bardzo fajna rzecz, która by nam... Przyspiesza noc. Właśnie chyba przyspiesza... Wychodek można zrobić, ale zarąbisto. O, dostałem oczywiście. Można też zrobić przywalenie kamieniem w głowę od ptaka. No, przynęta na rekiny, siatka. Przydaje się do łapania owadów, proste łóżko, sieć. Nie widzę tego niestety, chyba żebyśmy wrócili szybko na tratwę i zobaczyli, czy możemy stworzyć hamak. Bo no, w nocy... no, bo nie ma co, bo jest noc. No właśnie, w nocy eksploracja to jest niefajna rzecz. Ja muszę później gammą rozjaśniać, żeby widzowie co widzieli. O, jeszcze rekin mnie zaatakował, więc niezbyt fajnie. Czekaj, ja zobaczę. Naucz się. Przewód paliwowy, zbiornik biopaliwa i mamy hamak. Mamy pióro, Admiros? Pióro? No. Z ptaka mieliśmy chyba o, kiedyś. O, dobra, sam, rzeczywiście. Gdzieś musi być. No to ty musiałeś tym się zająć, znaczy ty musiałeś to zrobić, bo ja kompletnie tego nie pamiętam. No tak mi się wydaje, że chyba było pióro z ptaka. No, jest trochę piór. I teraz chcę zobaczyć, jak stworzyć jeszcze łóżka. Pozwala ci spać w nocy oraz przywracać do zdrowia nieprzytomnych przyjaciół. Zarąbiście. Potrzebujemy gwoździ oraz liści. Możesz się rozejrzeć. O, w tym miejscu. O! Połóż się. No i... Wszyscy gracze muszą... Dwa hamaki? Tak, dwa hamaki, Admiros. Dobra, to ja może na podłodze. Niech albo wiem, jakoś. Mam pomysł. Wyjdź na chwilę z serwera. Po prostu. Żegnajcie, widzowie, cześć. Papa, fajny był odcinek. Ja już nie gram Rafta, koniec. O, dobra, i za 3 sekundy już możesz wchodzić na serwer. Dobra, wchodzę na serwer. Kurde, no. Cheating. Leciutki cheating, ale musieliśmy po prostu zrobić to w jakiś sposób, bo inaczej byśmy się po prostu męczyli w nocy. Nic by nie było widać, ptak mnie cały czas atakuje. Ty jesteś na serwerze? Ładuje mi się za sekundę. Dobra. Ja cię w razie czego jeszcze zaprosiłem. I chwila, muszę odłożyć przedmioty, te, które nie będą mi teraz potrzebne. Także w końcu mamy nową rzecz na tratwie i jest, znaczy tak, nową rzecz na tratwie i jest to hamak. Fajnie, że w końcu rozbudowaliśmy tą tratwę, bo wróciłem. Ostatnio... O, siema. Jednak zdecydowałem się grać z tobą dalej. O, prawda? Dobra, no to zarąbicie, to możemy... Tak, gdzieś tam jest. No, czekaj, bo tu są schody jakieś i mieliśmy, ja miałem zobaczyć tylko ten... O kurde, ale głęboko idzie ten. No, bardzo głęboko. Tu są jakieś ryby. Tak, patrzę, co tam jest, wiesz, pod wodą. Rekina nigdzie nie widzę. Nie wiem, czy nam starczy tlenu, żeby tak głęboko zejść. No. Powiem ci, że...
Chyba, że tu jakiś schemat. Nie, starczy, ja już mam bez połowę. Problemu. Nie. Tam jeszcze głębiej ktoś zszedł. Tak, tak. Ja pierdziel, to jest naprawdę głęboko. Dobra, to może na początku sprawdzimy po prostu to, co jest na powierzchni i może dostaniemy schemat na przykład z tym, z takim strojem do oddychania. Pod wodą. Tak. Reki mnie zaatakował, fajnie. No my też. No, dobra, ty jesteś tutaj. Musimy jakoś, Admiros, się dostać dalej. Czy widzisz jakąś ścieżkę? No szukam na razie ścieżek, ale powiem ci, że ciężko. To jest jakaś taka... Tak, po prawej stronie jest, no. Gdzie, czekaj, gdzie masz? Ja widzę no zaraz tam przy wejściu, siema. A, dobra, to, tędy. Tutaj, okay. Hops i już, o. Ale parkour, myślałem, że drabina. Tam popłyniemy sobie dalej. I tu jest drabina, a to nie jest, w drugą stronę, o. Dobra, o, czekaj, bo tu są drzwi, a w drzwiach jest... A, śruba, miedź, kamień, deska. Odpadki jakieś, no, ale tu nie trafi nas ptak. No właśnie widzę, ty, można otwierać szuflady po raz pierwszy chyba. Nie wiem. Patrz. Szafki też szafki, można otwierać, no. Miałeś coś tam? Coś było, gotowany nie? Gotowany burak. O, nice. No to... Ale zjem sobie steka, co mi dałeś. No, jeszcze mamy steki, to trzeba korzystać ze steków. Tutaj nie można wejść wyżej chyba. Przynajmniej nie widzę. Nie, z dachu przyczepy trzeba. Z dachu przyczepy, ale nie wiem, czy... A, tutaj, dobra. No i patrz, jest... tu jest spyk. Kurde, ale jest dziwnie zrobione to miasto. Ale zobacz, zrujnowane całkowicie. No mówiłem, że coś złego no. się wydarzyło. Tylko co? Będziemy musieli... Jezu, gdzie teraz? Iść lewo, prawo, góra, dół? Wiesz co, nie gdziekolwiek wiem. Po prostu. Gdziekolwiek, dobra, okej. O, i ptak! Dostał! Ała! Strzeliłem w tego ptaka. Dobrze. No, nie ma, nie, grzyby. Nie ma... O, miód. A nie, to jest miód, przepraszam. Przytrzymaj, aby podnieść plaster miodu. Nie wiem, czy miód można było po prostu jeść, czy... Plaster miodu, czekaj. Można z jego zrobić słoiki z miodem. A, czyli nie do końca tak to działało. Dobra, tu jest łopata. I my chyba musimy wejść, Admiros, jeszcze wyżej. Tak, znalazłem zebrę. Jak zebrę? No jest taka zebra sobie hasa. A, no to... A, gin! No to... Dobra, nie ma co, bo to nam zajmie z 10 no, minut. No, nie ma sensu. Tutaj tu jest ciekawego. No patrzę właśnie... Notatka. O, notatka, może wymaga to odpalić. Wymaga jeden wybuchowy proszek. To jest butla jakaś, ty. Jaka butla? O to zobacz. Idę. Ważne. To jest do nurkowania, te, taka tak? kapsuła. Wymaga no, jeden zobacz. Buchowy proszek. I notatka, czekaj. No. Dziennik eksperymentów. O, eksperyment 733. Łagi. Tata pomógł mi zespawać rakietę. Tata musiał przepraszać rakiet? Za wybuch, to był tylko test. Czyli czekaj, czego potrzebujemy? Bo tutaj wybuchowy coś... proszek razy jeden. Wybuchowy... Nie wiem, czy to się tworzy, czy to jest jakby do znalezienia. Admiros, musimy upolować ptaka. Po prostu. Mówisz? No, ten ptak mnie tak... Ja mam maczetę. No maczetą chyba mu nic nie zrobimy. Dobra, leci. Ja mam strzały i ten... łuki strzały. Pyk. Dobra. Ale trzeba było w niego dużo bić, wiesz o tym. Wiem, pamiętam. Dostał? Tak. Okej, no to może się jego pozbędziemy. Ja bym przeszedł teraz na drugą stronę tutaj i zobaczył, co jest po drugiej stronie. Czyli potrzebujemy jakiegoś proszku specjalnego. O, chyba będzie leciał. Gdzie on jest? Dobra, dostał po raz kolejny. Chodź tu, ptaku. Ała. No, też dostałem. Ja też dostałem, niestety. O, ląduje po raz kolejny. Ty, ale on w ogóle przenika przez tekstury. Porąbany ptak. Tak, bo sobie ląduje gdzie chce. Zastanawiam się, jak my mamy... A, tu jest most, Admiros. No jest. Dobra, ja tego nie widziałem, mostu. Dobra, leci. Cyk. Dobra, dostał po raz kolejny. O, ale się wywrócił. No i po ojej. Co ci to było? Głupi ptaku. No. Cztery pióra mam i dużo strzał. O, no i super, w końcu. I głowę ptaka. Naprawdę denerwujący, Boże, tutaj... denerwujący padłem. Ptak. Sparłeś? Nie, żartowałem, ale nigdy nie wiadomo z takimi przepaściami niebezpiecznymi. No, nie wiadomo. Czekaj, ja zobaczę z tyłu, czy coś jest, jakaś skrzynka, nie ma. Czyli idziemy góra. Na górę, jeszcze sobie przestawię jedną rzecz, czyli FOV. Bo z jakiegoś powodu, jak zawsze, znaczy z jakiegoś powodu, po prostu zapominam przestawić FOV na taki normalny i gram na takim mega przybliżonym. Bo jak wiesz, robię miniaturkę czy coś, to trzeba przybliżyć sobie FOV. O, tutaj jest jakiś... Wymaga przyrządu do zjazdu po lince. O, ciekawe. A, czyli tam będziemy musieli się dostać właśnie, dzięki temu przyrządowi. I tutaj mamy How to build your own floating home in 3 steps. The last one will surprise you. To mi przypomina jakieś artykuły na Facebooku. 5 sposobów na schudnięcie. Nie uwierzysz, jak to działa. Albo jakieś jedna takie niezawodna kłopoty. Metoda. No, dokładnie. Lekarze go nienawidzą. No, tak. O Boże, te reklamy są okropne. I tutaj wymaga przyrządu do zjazdu na linię. Czyli musimy znaleźć teraz jeszcze przyrząd do zjazdu na linię. Albo zrobić.
Albo zrobić, wiadomo. Właśnie, schemat możemy też jakby potrzebować. Także mam notatkę. Musimy... Zapraszam. Co masz? Notatkę. Ja to muszę ją odpalać. Dobra. No. Miasta tratwy w Indonezji. Czyli cały świat po prostu jest zatopiony i ludzie z różnych krajów sobie po prostu, wiesz, żyją na tratwach. No tak, i tu zbudowali takie wielkie miasto, no. Widzę z przyczep. Caravan Town. Dobra, łódka nie potrzebujemy, kamienia nie chcę. Wezmę sobie odpadki i to. Meat, tu w ogóle jest jakiś drogowskaz. Miedź, zawias, lina, ale znalazłem tutaj skarbę. No właśnie, jest dużo rzeczy, ale to nie są te rzeczy, których my szukamy tak naprawdę. O, no. Zjem sobie miód? Mogę? Nie, nie można miodu. Dobra, ja wiesz co, wyrzucam miód, żeby mieć sloty na inne rzeczy. Ty masz jeszcze jedzenie? Mam, no spokojnie. Dobra. Ostatnie pogłoski o budowie sanktuariów na półkuli południowej tylko zwiększyły napięcie. Prosimy o komentarz lokalne władze. Kurde, sanktuarium. A może właśnie to jest to, co widzieliśmy chyba w pierwszej lokacji, taki plakat albo coś takiego? Tylko nie pamiętam, Utopia nie to się wiem, nazywało. Nie pamiętam tego. A to w Utopii nie byliśmy przypadkiem? Nie, my do Utopii zmierzamy. To jest to miasto takie ogromne. O, mam kolejną notatkę, odpalam ją. Możesz, dobra, jakbyś miało ten, się rozdzielić i wiesz, i szukać gonię tych dwóch kurczaka rzeczy. No. Mama mówi, że powinnam zapisać swoje myśli. Ale dziwne, że oni wszystkie te notatki, wiesz, porozkładali po całym obozie. No, jakoś tak, zamiast trzymać się na przykład w jakimś archiwum albo czymś takim. No bo wiesz, śpieszyli się, bo coś się wydarzyło i musieli szybko uciekać pewnie. No w sumie, dobra, może rzeczywiście tak było. Kurde, ale jakie to jest rozbudowane, tu jest tyle rzeczy. Ja nie wiem, czy ja już poszedłem dobrze, czy w lewo, czy w prawo. Ja jestem na pomoście. Ja jestem na odosobnionej takim miejscu. Mam, podnieś część ładowarki do baterii. O! A czego potrzebowaliśmy? Wybuchowy proszek oraz zjazd, przyrząd do zjeżdżania na linię. Okej. Bandar, to jest to, co potrzebujemy. Kafila, boat repairs. No właśnie. O, tego... biopaliwo znalazłem, nie wiem, czy się przyda. Biopaliwo jest do maszyn różnych i my mamy schemat na tworzenie biopaliwa, ale tego jeszcze nie robiłem. No. Dobra, czyli mamy jedną rzecz, Admiros, znalezioną, czyli musimy znaleźć jakąś baterię. Czy gdzieś ci się rzuciła w oczy duża bateria? Nie, ale coś mi się rzuciło w oczy i podchodzę do tego. O, dobra. Notatka, o. O. Fajne jest to, że dziennik naukowy DETA, ściśle tajne. Oj. Bo my będziemy musieli najprawdopodobniej i tak tam zanurkować, tam pod ziemia. A ty tam na dole biegasz, siema, tu jestem, na górze, patrz. O, widzę, siema. Patrz, co mogę zrobić tutaj. Pyk. Zeskoczyłeś? Naciska mi woda leci. A, czyli można pić, to jest źródło wody pitnej? Nie wiem. Ale leci woda z tego. Czekaj. Ej, widzę. No zobacz. Naciskam i pompuję. Ty, to może nam do czegoś to będzie potrzebne? Ej, przytrzymaj, aby łagodnie obrócić. Obróć to ja naleję tam. Ale ja trzymam i nic się nie dzieje. Brakuje nam rurki, bo to trzeba pewnie połączyć. Ale spróbuj kliknąć R, podejdź do tego i przytrzymaj R, aby łagodnie obrócić. No i obracasz R. Myszką obracasz. To puść tą wodę, to ja będę teraz to robił. To nie zadziała. A może? Działa chyba. Działa. A i to leci tam? Tam leci... Okej. Okay. I tam może trzeba coś jeszcze zrobić. Nie, tutaj na dół chyba trzeba wodę doprowadzić, widzisz? No dobra, to ja puszczam wodę, a ty rób. Dobra. Leci. Zobacz, gdzie trzeba nacisnąć. Dobra, trzymaj, naciskaj. Naciskam. To niezła misja na pompowanie wody. No. I mam w studni, okej, tutaj była ukryta studnia i leci, napełnia się w studni woda. Dobra, to pewnie coś wypłynie z tej studni. No, zaraz dobra, zobaczymy. Dobra, to puszczam wodę. Część linki to jest. O, czyli ważne, to jest ważne. Do zjeżdżania pewnie. No, tylko że nie mamy całej linki, tylko to jest część linki, Admiros. No wiadomo, to jest raft. No, tutaj trzeba niestety więcej, ale fajnie, że znalazłeś tą rurę, bo... No spoko, kurde... ale pewnie przy notatkach kolejnych będą kolejne takie rzeczy. No, więc trzeba się rozglądać, chyba że teraz podejdziemy... Czekaj, bo mamy kable do baterii i mamy tą linkę. Dobra, tutaj jest użyj, okej. Ja bym wszedł jeszcze gdziekolwiek, albo jakieś zakamarki takie sprawdzał, bo to gdzieś musi coś jeszcze być. A co to jest? O! Podnieś krata. Dobra, znalazłem jakąś ukrytą skrzynię. Wow. No, ukryta skrzynia z zapasami, ale nic więcej tutaj nie widzę. No to musimy... coś pominęliśmy pewnie. Na pewno, wiesz, to jest dość duża lokacja. Jest niby otwarta, ale no jest dość duża, co by nie mówić.
Tak, sprawdzam jeszcze tutaj. Ja też przeszukuję, co się da. Gdzieś wyżej na pewno będziemy musieli wejść. To tak. O kurde, dobra. No tak, jak możesz, to po prostu jak najwyżej. Gdzieś to wracam, to... chyba tak mi się wydaje. Aha, wracasz po prostu. Dobra, rozumiem. No wracam, no, żeby wejść wyżej. A my obok jest? Siebie jesteśmy w ogóle, taka ciekawostka. Tak? O. No, tak, patrzę, że blisko siebie byliśmy już. Bo chcę wejść na samą górę tej przyczepy, tylko że problem jest taki... O, tędy muszę to zrobić. A, bo ty tu jesteś, dobra. To no, ja idę w innym kierunku. Właśnie, bo to wygląda, jakby tutaj coś miało być, powiem ci. Jakaś ukryta rzecz, albo część linki na przykład. No część linki myślę, że będzie gdzieś w drugim końcu. Dobra, sztabka metalu. Ja pierdzielę, ile tego mamy. Dobra, miecz. Ja już też mam full sloty niestety. No ciężko. A tutaj jest jakiś... Nie wiem, że oni się nie bali stawiać tych przyczep na takim rogu centralnie. Nie wiem, jakaś, to jest dziwne. Jakiś przypływ przyszedł albo coś takiego i to zmiotło wszystko. Ale nie, no nie widzę, jestem na samej górze tego. I nie widzę, żebym cokolwiek mógł tutaj zrobić. A myślałem, że będzie tutaj jakieś... no cokolwiek. Tutaj też nic nie ma. Szukam też, ale powiem ci, że ciężko. O, coś chyba znalazłem. O, co znalazłeś? Na razie jeszcze nic, ale zaraz zobaczę. A tam ja ciebie widzę. Jesteś w takim domku. Tak, i w środku jest notatka. Okej, odpalaj ją. I zobacz. Nie mogę, bo... O, dobra, muszę wejść. I odpalam. Siema. Dobra. Przemowa do tratwiarzy. Czyli tak się nazywa ten wiadomości. Lud. Tratwiarze. W sumie... Tratwiarze. Chyba, że już możemy używać tych linek. Nie, mam właśnie złą wiadomość, ale czytam jeszcze, co tam notatka mówi. Dobra. A, bo ty sobie przyspieszasz te notatki. Nie, ja sobie patrzę. Znaczy pod te, bo masz gotową notatkę elita... wtedy. Dobra, ty już Apokalipsa. Tutaj byłeś. Apokalipsa. Dobra. No, co tam? Ogólnie problem jest taki, że jest stolik i wymaga trzy części linki. Czyli nie dwie, tylko są trzy części linki rozrzucone po całej wyspie, które musimy odnaleźć. Okej, okay, rozumiem. Czekaj, a tutaj? Rzeczywiście trzy części linki. A nie ma tutaj jakiejś jednej części linki? Nie rozglądałem się, tylko wiesz, sprawdziłem, no, wszedłem i już. Tak sprawdzam na górze. Tutaj jest kolejny ten, kolejne miejsce. O kurde, pytanie. O, w ogóle naszą tratwę widzę. Jest bardzo blisko nasza tratwa. I my tutaj za... I stąd będzie można zjechać. Chyba naszym celem jest dostać się do Major. Tak, czyli Major, burmistrz. Zgadza się. No i tam, tak. I tam może będą potrzebne właśnie te z baterią rzeczy. Tutaj też użyj przyrządu. Bo nie możemy nawet się dostać chyba na tą wyspę tutaj. No nie. Musimy mieć linkę, żeby dostać się tam na te mniejsze z... Na te poboczne wyspy. Czekaj, to w jaki sposób oni... Czemu oni nie zrobili po prostu mostu? To mnie zastanawia. Nie wiem. To jest głupie. Czemu oni, wiesz, chcieli to wszystko robić w ten sposób? Dobra, my tutaj byliśmy. Nie wiem w sumie, czy byliśmy. Mam jakiś domek kolejny, sprawdzam. Wypiłem resztki. Czego resztki? Wody? Nie wiem, resztki były. Po prostu napisane resztki. W słoiku. I wypiłem to. Dało mi trochę wody. Może to jest jakoś potrzebne. Wybuchowy proszek jest potrzebny. Czyli może u Majora będziemy mogli zrobić ten proszek wybuchowy. No, na pewno jakoś to w całą jedną całość się ułoży, tylko musimy odkryć jak. No, to jest właśnie problem, że tutaj już nie wiemy, co mamy dokładnie zrobić. Znaczy wiemy, ale nie wiemy, o. No musimy poszukać, tak? A to zajmie czasu na pewno. O, to czekaj. Mam chyba... To wygląda jakby coś tutaj miało być ukryte, kurde. Taka lokacja, powiem ci, że dziwna, na wypizdowie. Aż sprawdzę ją. Może tutaj coś będzie, na przykład druga część linki, a jeżeli nie, no to trzeba będzie po prostu posprawdzać tutaj, jak to dokładnie wygląda i jak to działa i co musimy zrobić. Ja jestem gdzieś, powiem ci, że na samym skraju wyspy, ale nie widzę, żeby cokolwiek tutaj było, tak szczerze, mimo tego, że... Ja się cofam, wiesz, ja się cofnąłem tak bardzo, bardzo, bo wydaje mi się, że coś przeoczyliśmy. No, na pewno, wiesz, dużo bulion z głowy. Liście wyrzucę, zjem sobie masa kokosowa. Ty, tu coś leży, co to jest? Co tam masz? A, jakiś kawałek odpadku. Bulion z głowy. I tak dalej. A, to są jakieś przepisy, nie chcemy tego. Dobra, czyli... Ej, bulion to dobre będzie. No, pewnie tak, tylko że
My potrzebujemy czego innego. O! Ja wróciłem na sam początek. Dobra, dobra. Ja wchodzę na szczyt wyspy, na którym... Aha. Na którym nic nie mam ma. Mam notatkę. O, notatka kolejna. Dziennik naukowy na tropie potworów. Kurda, nie wydaje ci się, że będzie jedna rzecz pod wodą gdzieś? No tak, tak, na pewno. Tylko... Dlatego potrzebujemy proszek wybuchowy, który pozwoli nam zejść pod wodę. Wybuchowy proszek pozwoli nam zejść pod wodę? Tą rakietą chyba. No może... Znaczy, możesz nie mieć wiem, rację, nie? Nie, no i właśnie ja też się zastanawiam, jak tutaj, jak oni to zrobili, ale dobra, widzowie, my sprawdzimy, poszukamy tych rzeczy, zobaczymy, gdzie one są, no jak widzicie, są ukryte dość dobrze i widzimy się po prostu w kolejnym odcinku.